Duży wózek zmierza z prędkością V w kierunku małego. Posiada on pęd P0. Zwróćmy uwagę na to, że pęd układu przed zderzeniem wózków jest równy właśnie P0, pędowi dużego wózka. Mały wózek spoczywa i jego pęd jest równy 0. Po zderzeniu oba wózki poruszają się z prędkością V duże. Ich pęd jest P. Zasada zachowania pędu mówi, jeśli nie działają siły zewnętrzne na układ, to pęd układu przed jest równy pędowi układu po zderzeniu tych dwóch fragmentów układu. Wyznaczamy V, znajdując 15 metrów na sekundę.